Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak, a w dzisiejszej lekcji chciałbym przedstawić instalację oraz wstępną konfigurację, czyli utworzenie maszyny wirtualnej dla rozwiązania Proxmox. Aby pobrać Proxmoxa, należy wejść na stronę proxmox.com na zakładce Download, Proxmox Virtual Environment, ISO Images i klikamy na najnowszą wersję instalera, która pobierze się w postaci pliku ISO. Mam już pobrany taki obraz, jest to wersja 7.2.1. Instalację chciałbym przeprowadzić przy pomocy Hyper-V, natomiast nie jest to prosta instalacja, w sensie nie można jej zrobić tak jak każdej innej instalacji każdego innego obrazu. Na początek tworzymy nową maszynę, nazwę ją Proxmox. Zapiszę w swoim katalogu tam, gdzie chowuję maszyny wirtualne. Klikam dalej. Wybiorę drugą generację, natomiast na generacji numer 1 również będzie ta instalacja w stanie ruszyć, więc wybieram generację numer 2. 4096 MB RAM-u. Można zostawić opcję pamięci dynamicznej domyślnie. Internet, czyli wirtualny przełącznik, który pozwoli na skonfigurowanie dostępu do sieci. Dalej dysk ustawię powiedzmy 60 GB. Jest to dysk dynamiczny, więc on od razu nie zajmuje 60 GB. Będzie się po prostu rozszerzał w miarę potrzeb. Kolejnym krokiem będzie wskazanie obrazu, który został pobrany, czyli pliku ISO Proxmoxa. W katalogu ISO Proxmox i mam dodane ISO. Klikam dalej i kończę. Maszyna jest stworzona. Przejdę do konfiguracji. Pierwszą rzeczą, którą należy wyłączyć, jest bezpieczny rozruch. Następnie dodam te wirtualne procesory oraz wyłączę punkty kontrolne. Klikam zastosuj OK i maszyna jest już gotowa do wystartowania. Natomiast problemem jest to, że maszyna bez takiego polecenia, które ustawi wirtualizację na tak naprawdę na tej przygotowanej maszynie, nie będzie poprawnie przeprowadzona. Aby to zrobić, należy uruchomić PowerShella i na początek pisać polecenie getvm i proxmox. Oczywiście proxmox jest nazwą maszyny. Jeżeli nazwana zostanie na przykład vm01, należy zamiast proxmox wpisać vm01. Mamy wynik, natomiast musimy dodać jeszcze opcję wirtualizacji dla tej maszyny. Brak jakiegokolwiek komunikatu zwrotnego powoduje, że polecenie zostało wykonane poprawnie. Oczywiście polecenia znajdują się pod lekcją. Więc spróbuję się teraz podłączyć do tej maszyny. Klikam uruchom. Instalator wystartował bez problemu. Klikam Enter i Proxmox zostanie zainstalowany. Oczywiście w trakcie musimy podać kilka dodatkowych informacji. Tutaj mamy informację, że jest pobrany już adres IP dla tej maszyny z serwera DHCP. Zgadzamy się na licencję. Tutaj wskazany został jedyny dysk, który mamy. Oczywiście, jeżeli mamy więcej dysków, możemy wybrać ten, który będzie przewidziany na instalację. Klikam Next, wpisujemy lokalizację. Ustawi się wtedy strefa czasowa oraz klawiatura. Klikam Next, hasło dla użytkownika root. Tutaj domyślnie, zaraz po zainstalowaniu, będziemy logowali się na użytkownika root. Wpiszę swój mail, ponieważ mail musi być poprawny. Next, hostname. Tutaj możemy zmienić jeszcze adres IP. Klikam Next, podsumowanie i automatyczny restart po instalacji. Klikam Install. No i musimy poczekać, aż pasek postępu dojdzie do 100%. I po około 2-3 minutach, w zależności od możliwości serwera, czy też w moim przypadku maszyny wirtualnej, która została użyta do przygotowania środowiska pod instalację Proxmoxa. Instalacja dobiega końca, za chwilę zostanie uruchomiona maszyna, a my będziemy mogli zalogować się już przy pomocy przeglądarki do środowiska GUI, która pozwoli nam na skonfigurowanie pierwszej maszyny wirtualnej. Maszyna za 2 sekundy się zrestartuje, mamy adres IP, oczywiście ten adres IP zostanie pokazany po uruchomieniu. Musimy jeszcze dla bezpieczeństwa wysunąć nośnik, Enter, aby uruchomić Proxmoxa i mamy możliwość zalogowania się poprzez przeglądarkę. Po wpisaniu adresu https://192.168.8.100, oczywiście w moim przypadku, i przesłaniu portu 8006 możemy wejść do GUI.
I na początek musimy się zalogować, root, hasło, które podaliśmy w trakcie instalacji i autentykację oraz język na razie zostawimy domyślnie, natomiast jest również możliwość uruchomienia Proxmoxa po polsku, natomiast po angielsku będzie na pewno wygodniej. Klikam login. Tutaj informacja, że nie mamy ważnej subskrypcji, natomiast Proxmox jest darmowy z założenia. Możemy natomiast wykupić subskrypcję, która da nam dostęp do wsparcia technicznego. Klikam OK i mamy nasz pierwszy serwer, który możemy skonfigurować. Natomiast na początek przejdę do local Proxmox, klikam ISO Images, klikam Upload i zauploaduję, czyli wyślę na serwer Proxmoxa obraz systemu operacyjnego, którego będziemy chcieli zainstalować na maszynie wirtualnej. Klikam Select, przechodzę do katalogu, w którym mam obraz. Jest to obraz testowy Red Hata 8.5, wersja trialowa. Klikam otwórz i wykonuję upload. Obraz został przesłany, także możemy to okienko zamknąć. Wracamy do Proxmoxa, klikam prawym, wybieram opcję Create VM i na pierwszym widoku nadaję nazwę, na przykład VM01. Next. Na drugiej zakładce możemy wskazać, z jakiego medium nastąpi instalacja. Domyślnie jest zaznaczony plik ISO, który musi zostać przesłany lokalnie na serwer Proxmoxa. Przesłany obraz Red Hata znajduje się na serwerze Proxmox, więc mogę go wybrać. Możemy również użyć fizycznego napędu CD-DVD lub też na razie nie dodawać tego pliku czy też instalatora systemu do tworzonej maszyny. Klikam dalej. Tutaj możemy wybrać kilka opcji, takich jak karta graficzna, typ maszyny lub też BIOS. Ja zostawię domyślnie. Oczywiście kontroler również warto zostawić domyślnie, ponieważ system sam go wykryje. Klikam Next. Jeżeli chodzi o dysk, możemy tutaj z dostępnej przestrzeni wybrać przestrzeń dyskową, która zostanie przeznaczona na konfigurację maszyny. Zostawię 32 GB. CPU dodam drugi rdzeń. Klikam Next. Pamięć mamy 4096, więc połowa z tego, co ma serwer, powinna wystarczyć. I sieć. Sieć możemy również stworzyć, natomiast na razie skorzystamy z tej, która jest skonfigurowana domyślnie, czyli z bridge'a VMBR0. Klikam Next i potwierdzamy, że konfiguracja jest poprawna. Można zaznaczyć opcję wystartowania od razu instalatora po zakończeniu konfiguracji, natomiast ja na razie zakończę. Maszyna nam się pojawiła. Mamy tutaj dodatkowy panel do niej. Nas będzie interesowała konsola, natomiast możemy również wybrać kilka opcji, zanim maszyna nie wystartuje, a jedną z nich jest na przykład Start at Boot, czyli w momencie, gdy Proxmox jako serwer startuje, możemy włączyć również opcję, aby maszyna, czy też maszyny, które są na jego pokładzie, również wystartowały. Wracam do konsoli, wybieram Start. Konsola łączy się, powinna rozpocząć się instalacja, mamy instalator Red Hata, klikam Enter na pierwszą opcję Install i po chwili powinno pojawić się nam okienko z opcjami, które Red Hat wymaga, aby uruchomić do poprawnej konfiguracji. Oczywiście tutaj na dole mamy prosty log, który pokazuje nam, kiedy maszyna wystartowała, kiedy się zatrzymała i w jakim obecnie jest stanie. Tak jak widać, maszyna w konsoli startuje, okno się już dopasowało do widoku konsoli, który udostępnia nam Proxmox i po chwili mamy okno, pierwszy widok instalatora, w którym należy wybrać język w przypadku instalacji Red Hat 8.5. Oczywiście ja nie będę kontynuował tej instalacji, chciałem tylko pokazać, w jaki sposób przygotować pierwszą maszynę. Jeżeli chcemy wyłączyć maszynę, wystarczy kliknąć Shutdown, jest i maszyna zostanie wyłączona poprawnie i po chwili w konsoli czy w widoku Proxmoxa maszyna powinna stać się wyszerzona. Poza tym, jeżeli chodzi o samą maszynę, możemy ją monitorować, możemy wykonać z niej backup, ustawić firewall lub też nadać uprawnienia. Także w tej krótkiej lekcji, a tak naprawdę dwóch lekcjach połączonych, które są odzwierciedleniem dwóch wpisów na moim blogu, to tyle. Mam nadzieję, że ta wiedza się przyda. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.